Nowe przymierze w liście do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków rzuca wiele światła na temat nowego przymierza. Przed przyjrzeniem się danym fragmentom pomocne może być wyszczególnienie różnych wyrażeń użytych w liście do Hebrajczyków w odniesieniu do nowego przymierza. Biorąc pod uwagę, że w oryginale dwa różne słowa są używane dla nowego, można znaleźć sześć różnych określeń dla nowego przymierza, gdzie słowo przymierze jest użyte. Po pierwsze, lepsze przymierze. Widzimy to w Hebrajczyków, 7 rozdział. 22 werset i 8 rozdział, 6 werset. Po drugie, nowe, od greckiego słowa kainos, przymierze. Mamy je opisane w Hebrajczyków 8 rozdział, 8 werset i 9 rozdział, 15 werset. Po trzecie, przymierze, które zawrę po tych dniach, jest opisane w liście do Hebrajczyków. 8 rozdział, 10 werset i 10 rozdział, 16 werset. Przymierze, po czwarte, przymierze, w którym był uświęcony. Hebrajczyków, 10 rozdział, 29 werset. Po piąte, nowe przymierze, ale gdzie słowo nowe oznacza odpowiednik greckiego słowa neos. To mamy w Hebrajczyków 12 rozdział, 24 werset. Po szóste, wieczne przymierze. To jest list do Hebrajczyków 13 rozdział, 20 werset. Jednakże istnieje dodatkowe wyrażenie użyte dla nowego przymierza tylko dlatego, że nie używa słowo przymierze w zupełności, jest ono dane lub dorozumiane przez poprzedni werset, czyli po siódme, drugie w domyśle przymierze, co widzimy w liście do Hebrajczyków, 8 rozdział, 7 werset. Przejrzymy bardzo krótko, czego możemy nauczyć się z tych wersetów. Przyjrzyjmy się im w kolejności, w jakiej występują w liście. Po pierwsze, lepsze przymierze. Poręczyciel. Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. Widzimy to w liście do Hebrajczyków, 7 rozdział, 22 werset. W dwóch przypadkach list do Hebrajczyków odnosi się do nowego przymierza jako lepszego przymierza. Tutaj w rozdziale 7, w wersecie 22 oraz w rozdziale 8, w wersecie 6. To słowo lepsze użyte nie mniej niż 13 razy w liście do Hebrajczyków jest charakterystyczne dla tego listu mającego przekonać chrześcijan pochodzenia żydowskiego, że nie było sensu wracać do starego systemu żydowskich obrzędów i kultu. Jako chrześcijanie oni otrzymali kogoś znacznie lepszego, coś znacznie lepszego. Nie cienie, ale rzeczywistość. Jednakże nie powinniśmy wyciągać wniosku, że chrześcijanie otrzymali nowe przymierze, to znaczy jakoby nowe przymierze zostało uczynione z chrześcijanami. To nie jest prawda. Wprawdzie byłoby to o wiele lepsze niż bycie pod pierwszym przymierzem, ale to, co mamy jako chrześcijanie, jest jeszcze lepsze niż nowe przymierze. Jesteśmy powiązani z osobą, która jest poręczycielem i pośrednikiem lepszego przymierza. W liście do Hebrajczyków mające być zawarte w przyszłości z Izraelem i Judą nowe przymierze jest przywołane, aby zwrócić nasze oczy na Chrystusa i aby pokazać Jego wielkość. Skoro nowe przymierze jest lepsze od starego, co pokażemy,
o ile lepiej jest móc widzieć, widzimy to w wersecie 2 rozdział 9 werset i rozważać 3 rozdział 1 werset Chrystusa, twórcę i fundament tego lepszego przymierza. Dlaczego więc nowe przymierze jest lepsze? Czyż nie był to przywilej należeć do narodu Izraela, który otrzymał przymierza? Zapewne był. Paweł wspomina przymierza jako jeden z wielkich narodowych przywilejów Izraela. Rzymian 9 rozdział 5 werset. Ale nowe przymierze było pod wieloma względami o wiele lepsze. Zobacz poniższe komentarze na temat Hebrajczyków, 8 rozdział, 6 werset. W naszym wersecie Chrystus nazywany jest poręczycielem, czyli gwarantem lepszego przymierza. Przekonamy się za chwilę, że w kontekście starego przymierza znajdujemy starotestamentowy obraz pośrednika, czyli Mojżesza. Ale jeśli chodzi o poręczyciela, nie możemy wskazać Mojżesza jako kogoś, kto mógłby być poręczycielem, ani zresztą nikogo innego w Starym Testamencie. Dla Starego Przymierza nie istniał żaden poręczyciel. Umowa została zawarta. Obie strony wyraziły zgodę, a Bóg nigdy nie uchyliłby się zobowiązaniom, ale nikt nie mógł dać żadnej gwarancji, że ludzie zrobią to samo. Doprawdy chwiejna podstawa, to znaczy ludzie są tą chwiejną podstawą. Jako poręczyciel Chrystus wziął na siebie cały obowiązek. Zobowiązuje się dopilnować, aby w przyszłości, gdy po zakończeniu okresu wielkiego ucisku zostanie ustanowione nowe przymierze, Chrystus wziął na siebie cały obowiązek jako poręczyciel. Zobowiązuje się dopilnować, aby w przyszłości, gdy po zakończeniu okresu wielkiego ucisku zostanie ustanowione nowe przymierze, lud Izraela był wprowadzony pod błogosławieństwo. I my, jako chrześcijanie, jesteśmy związani z Nim i wskazujemy na Niego. Podkreśla to fakt, że brakuje tutaj rodzajnika określonego, także Hebrajczyków 8:6. Zwracana jest uwaga na Chrystusa, a nie na przymierze. Przymierze zostało wspomniane tylko po to, aby pokazać chwałę Chrystusa jako gwaranta oraz pośrednika. Pośrednik. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Hebrajczyków 8 rozdział 6 werset. Aby być mediatorem albo pośrednikiem w umowie, musisz mieć dostęp do obu stron i musisz być w stanie relacji do obydwu. Tutaj znajdujemy obraz w Starym Testamencie. Mojżesz był pośrednikiem Starego Przymierza. Podczas czytania Księgi Wyjścia 24, albo inaczej drugiej Mojżeszowej 24,
Podczas czytania drugiej Mojżeszowej 24, inaczej nazywanej Księgą Wyjścia, 24 rozdział, uderza nas sposób, w jaki Mojżesz został wybrany jako pośrednik. Tylko on mógł zbliżyć się do Boga. A do Mojżesza rzekł: wstąp do Pana, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i złóżcie pokłon z daleka. A niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana, natomiast oni niech się nie zbliżają, a lud niech nie wstępuje z nim. Wyjścia albo druga Mojżeszowa 24 od 1 do 2. To był wielki zaszczyt dla Mojżesza. Tylko Mojżesz miał taki dostęp do Boga i tylko przez niego naród Izraela mógł otrzymać tamto przymierze. Dobrzy Żydzi z dumą podkreślają, że byli uczniami Mojżesza. Ewangelia Jana 9 rozdział 28 werset. Ale Chrystus jest pośrednikiem lepszego przymierza, które jest oparte na lepszych obietnicach. Te obietnice są lepsze, ponieważ są bezwarunkowe i zawierają błogosławieństwo w postaci przebaczenia, które ma kluczowe znaczenie dla lepszego przymierza. Znamy tego jednego, który stał się pośrednikiem między świętym Bogiem a tymi, którzy nie tylko mogli upaść, ale już poprzednio upadli. Ten jeden większy jest niż Mojżesz. Tylko on mógł ustanowić to nowe przymierze z domami Izraela i Judy. Ten jeden, Jezus Chrystus, był gotowy i zdolny położyć fundament pod błogosławieństwa tego przyszłego nowego przymierza z Izraelem i Judą. Ten jeden zrobił to na krzyżu. Istnieje kolejny uderzający powód wyższości nowego przymierza, a jest on podany nieco niżej, co zobaczymy wkrótce, patrząc na werset 7. Drugie przymierze. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Hebrajczyków, 8 rozdział, 7 werset. Co za cudownie rozbrajający argument. Sama potrzeba drugiego lub nowego przymierza pokazała niedoskonałość pierwszego lub starego. Każdy, kto zna życie i przesłanie Jeremiasza, cytowane w liście do Hebrajczyków, 8 rozdział, 8 werset, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe, zrozumie to. Jeremiasz, płaczący prorok, musiał przekazać trudne przesłanie. Lud Izraela był nieposłuszny. Utraci ziemię. Babilończycy przyjdą i pojmą ich w niewolę. A wszystko dlatego, że byli niewierni pod starym przymierzem. Niezgodnie z przymierzem, które zawarłem z ich ojcami, które złamali. Jeremiasza, 31 rozdział, 32 werset. To właśnie złamanie pierwszego przymierza dało okazję drugiemu. Ale jak to jest możliwe, że stare przymierze dane przez Boga nie było bez braków? Brak wynika z grzechu i słabości jednej ze stron przymierza, czyli Izraela. Podobnie jak w przypadku całego prawa, nie był to problem z tym, co Bóg dał. Prawo było dobre. Rzymian 7 rozdział 12 werset to potwierdza. Ale ze słabości ciała. Rzymian 8 rozdział 3 werset. Zauważyliśmy poprzednio, że Bóg rzeczywiście ma prawo zmieniać reguły postępowania z ludźmi. Dał Izraelowi jedno przymierze oparte na jednej zasadzie – odpowiedzialność. System z powodu Izraela zawiódł i w następstwie tego Bóg da Izraelowi inne, nowe przymierze oparte na innej zasadzie – łaska. Każdy, kto ma wątpliwości co do prawdy, że istnieją różne dyspensacje,
zrobi dobrze, aby to rozważyć. Rzeczywiście znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Hebrajczyków 10 rozdział 9 werset. Ten fragment jednoznacznie udowadnia, skoro znosi pierwsze i ustanawia drugie, w przyszłości ustanowi drugie, to już z tego wynikają co najmniej dwie dyspensacje w Piśmie Świętym. A jest ich więcej. Możemy być pewni, że Bóg nie był zaskoczony. On zna koniec od samego początku i wiedział, że stare zawiedzie. Dlaczego więc nie dał nowego od razu? Odpowiedź jest prosta. Wiedział, ale my nie wiedzieliśmy. Czy kiedykolwiek uwierzylibyśmy w całkowitą niezdolność człowieka do stawienia się przed Bogiem na podstawie odpowiedzialności, gdybyśmy nie czytali relacji o porażkach człowieka w poprzednich dyspensacjach? O tym, że nowe było spowodowane porażką starego, bardzo silnie podkreślono w następnym wersecie. Nowe przymierze. Albowiem ganiąc ich, mówi: oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Hebrajczyków 8 rozdział, 8 werset. Nowe przymierze zostało zawarte w wyniku upadku starego. Czytając proroka Jeremiasza, przekonasz się, że było wiele powodów do uznania, że Izrael zawiódł. Patrz rozdziały od 2 do 29 księgi Jeremiasza. I że to ta nikczemna porażka doprowadziła do ogłoszenia nowego przymierza. Słowo użyte tutaj w określeniu nowe przymierze, oddane jako nowe i w większości przypadków, w których występuje termin nowe przymierze, to kainos, nowy w rodzaju, w naturze, świeży w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej. Innego wyrażenia, neos, używa się jako nowego, tak jak niedawnego lub młodego. Znamy to słowo z przedrostka neo w języku polskim. Neologizm. Nowe przymierze ma inny charakter. Naznaczony przez Boga, który bierze na siebie całą odpowiedzialność i obiecuje błogosławieństwo. Pięknie wychodzi to z ja będę w tym wersecie oraz w całej części zapowiadającej nowe przymierze w Jeremiasza, rozdziały 30 do 32. Werset Hebrajczyków, 8 rozdział, 8 werset, cytuje Jeremiasza, 31 rozdział, 31 werset. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Ale z niewielką różnicą w znaczeniu z. W Jeremiasza 31 oznacza ono z, a w Hebrajczyków 8:8 znaczy bardziej w odniesieniu do domu Izraela. Kiedy Duch Święty modyfikuje cytat ze Starego Testamentu, zawsze jest to bardzo pouczające. A więc tutaj mówiąc w odniesieniu do, wyjaśniono, że Izrael jest beneficjentem Nowego Przymierza, a nie jego stroną, w sensie zobowiązania go. Zobacz także Hebrajczyków 10 rozdział 16 werset. Słowo Boże kładzie nacisk na to, że Nowe Przymierze będzie w przyszłości i że Nowe Przymierze dotyczy domu Izraela, a nie Kościoła, i domu Judy, Żydów, a nie pogan. Ten ziemski lud, dom Izraela i dom Judy,
jest tematem nowego przymierza. Pod starym przymierzem utracili ziemię, pod nowym otrzymają ją z powrotem i wiele więcej. Więc jakie dokładnie są błogosławieństwa tego nowego przymierza? Aby uzyskać pełen obraz, należy przeczytać Jeremiasza, 30 rozdział, 32. Okazuje się, że nowe przymierze będzie się wiązało z licznymi błogosławieństwami związanymi z ziemią, jej posiadaniem w pokoju i tym podobne. Ale w szczególności są cztery błogosławieństwa, które są wyróżnione w Jeremiasza 31:31 i cytowane tutaj w Hebrajczyków 8, wersety od 10 do 12. Po pierwsze, prawo Boże w sercu, podając moje prawa do ich umysłu, wypiszę je także w ich sercach. Po drugie, relacja między Bogiem a Jego ludem i będę dla nich jako ich Bóg, a oni będą dla mnie jako moi ludzie. Po trzecie, wiedza o Bogu. Nie będą uczyć każdego swego współobywatela i każdego brata, mówiąc: poznajcie Pana, bo wszyscy poznają mnie w sobie. Nie będzie już potrzeby wzajemnego uczenia się w celu obiektywnego poznania Boga, w sensie wiedzy o Nim, greckie ginosko, ponieważ wszyscy poznają Go wewnętrznie, w swoim sercu i intuicji, eido. Czwarte błogosławieństwo, przebaczenie. Będę miłosierny wobec ich niesprawiedliwości, a ich grzechów i bezprawia już nigdy nie będę pamiętał. Dla Izraela te błogosławieństwa będą oznaczały całkowite odwrócenie ich obecnej sytuacji, w której byli, odkąd stali się Loammi w czasie niewoli babilońskiej, o czym czytamy w Ozeasza, 2 rozdział 23 werset, i w Ozeasza, 1 rozdział 9 werset. Z drugiej strony, jako chrześcijanie pochodzący z pogan i z Żydów, chociaż nowe przymierze jeszcze jest przyszłością i w odniesieniu do Izraela mamy podobne cztery błogosławieństwa, niezależnie od tych przewidzianych dla Izraela i Judy, ale one są w znacznie głębszym sensie niż te przewidziane w przyszłości dla ziemskiego ludu izraelskiego. Po pierwsze, Chrystus jest zapisany w naszych sercach. 2 Koryntian 3:3, Rzymian 12:2. Po drugie, jesteśmy ludem dla Jego imienia, Dzieje apostolskie 15:14, i w relacji z Bogiem jako naszym Ojcem. Izrael nie ma takiej relacji. Po trzecie, znamy Boga, ale jako Ojca, 1 Jana, 2 rozdział, 13 werset. Po czwarte, otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, ale jako znany fakt ze względu na Jego imię, 1 Jana, 2 rozdział, 12 werset. Na podstawie ukończonego dzieła Chrystusa dokonanego na krzyżu Golgoty. To czwarte błogosławieństwo podobne jest do przebaczenia, jakie jest centralne i fundamentalne dla nowego przymierza, przewidzianego dla Żydów i Izraela. Kiedy Pan wspomniał o nowym przymierzu w związku z wieczerzą, zwrócił uwagę, że Jego krew mówi o przebaczeniu, a nie o sądzie lub zemście jak krew Abla. Rodzaju 4 rozdział 10 werset. Co za łaska! Mówiąc nowe, uczynił pierwsze starym.
Bo to, co się starzeje i niszczeje, prawie zanika. Hebrajczyków 8 rozdział 13 werset. Ten werset podkreśla to, co powiedzieliśmy w odniesieniu do nowego, czyli greckie kainos. Przymierze jest nowe w znaczeniu całkiem innego rodzaju niż poprzednie stare. Stare zostało zepsute i nie jest już uważane za wiążące ani ważne. Hebrajczyków 8 rozdział 9 werset. Jeszcze raz zauważmy to wyraźne oświadczenie o zmianie dyspensacyjnej. Przymierze to nie testament. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby, gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Gdzie bowiem jest testament, tam musi być stwierdzona śmierć tego, który go sporządził. Hebrajczyków 9 rozdział 15-16 werset. W tym fragmencie ponownie wskazano na Chrystusa, tutaj jako pośrednika nowego przymierza. Widzieliśmy go jako pośrednika lepszego przymierza w rozdziale 8, werset 6. I widzimy termin lepsze przymierze w rozdziale 8, werset 8. Ale uderzające jest to, że śmierć była konieczna, aby Pan Jezus stał się pośrednikiem tego nowego przymierza. Na pierwszy rzut oka związek między tymi dwoma wersetami cytowanymi powyżej nie jest oczywisty dla czytelnika tekstu polskojęzycznego. Słabsze przekłady używają sformułowania testament w wersetach 15 i 16. Jednak nie może to być słuszne, ponieważ wyraźnie nowe przymierze jest przedstawione w wersecie 15. Jaki jest związek między nowym przymierzem w wersecie 15 a testamentem w wersecie 16? Odpowiedź polega na tym, że to samo greckie słowo diateke może mieć dwojakie znaczenie. W zależności od kontekstu może być tłumaczone jako przymierze lub testament. Duch Święty wykorzystuje to podwójne znaczenie, aby podkreślić bardzo ważny punkt. Nowe przymierze zostało oparte na śmierci. Odkupienie mogło nastąpić tylko przez śmierć, zgładzenie grzechów i udzielenie błogosławieństwa. To musiało rzeczywiście zadziwić Jeremiasza, jego słuchaczy i czytelników. Odkąd wypowiedział słowa Jeremiasza 31-34, jak Bóg mógł to zrobić? Jak mógł uznać, że Izrael zawiódł, że utracili swoje błogosławieństwa, złamali przymierze, utracili prawo do ziemi i tym podobne, a z drugiej strony po prostu obiecuje błogosławieństwo? Jaka była postawa Bożego będę? Szczególnie jaka była podstawa jego wybaczę i ich grzechu więcej nie będę pamiętał. Jak Bóg mógł być sprawiedliwy, a jednak nie pamiętać więcej? Wieki później na to pytanie odpowiedział sam Pan, mówiąc: to jest krew moja, krew nowego przymierza. Miał właśnie dokonać dzieła odkupienia i tym samym położyć fundament pod nowe przymierze, własną krew. W języku naszego wersetu jest to jego śmierć. Drugie znaczenie słowa diateke ma na celu wykazanie, że śmierć jest konieczna. I to nie tylko śmierć, ale śmierć osoby, która udziela błogosławieństwa. Bez tego testament nie miałby żadnej ważności, nie byłby wykonalny i żadna korzyść nie mogłaby zostać przeniesiona.
I w tym sensie rzeczywistość przewyższa nawet podany przez Boga obraz. W normalnym biegu wydarzeń śmierć jest nieunikniona, a wejście w życie testamentu jest konsekwencją tej śmierci. Ale nasz błogosławiony Pan z drugiej strony przeszedł śmierć i następnie zmartwychwstał, aby móc udzielić błogosławieństwa. Śmierć Chrystusa jest końcem Starego Przymierza. Człowiek nie jest już sprawdzany przez Boga na podstawie ludzkiej odpowiedzialności, a jednocześnie potwierdza przyszłe ustanowienie nowego. Pierwsze, Stare Przymierze przyniosło jedynie wykroczenia. Nowe Przymierze przyniesie w przyszłości dla Izraela i Judy odkupienie. W ramach pierwszego dziedzictwo doczesne Izraela i Judy zostało utracone i zgubione, ale pośrednik nowego poniósł śmierć. Tak więc wieczne dziedzictwo może być dane Judzie i Izraelowi. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i chyzopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Hebrajczyków 9 rozdział 18 do 20 wersetu. Słowo dlatego z wersetu 18 pokazuje, że ta ogólna zasada, śmierć jest wymagana do ważności testamentu, dotyczyła również Starego Przymierza z Izraelem, które również zostało zapoczątkowane przelaną krwią. Jest to wyraźna analogia pomiędzy dwoma przymierzami, ale równocześnie jakże wielki kontrast. Krew pierwszego przymierza świadczyła, że każdy, kto je złamie, zasługiwałby na śmierć. Przydatne stanowisko zapewnia Edward Dennett, bo życie ciała jest we krwi, 4 Mojżeszowa 17:11. A co za tym idzie, konsekwentnie krew i jej przelanie reprezentuje śmierć, a śmierć nigdy A śmierć, gdy jest połączona z ofiarą jako karą, jest karą za grzech. Tu w liście do Hebrajczyków przelanie krwi oznacza śmierć jako kara za złamanie prawa zakonu żydowskiego. Ludzie z Izraela obiecali posłuszeństwo i oni, podobnie jak księga, byli pokropieni krwią, aby pouczyć ich, że śmierć będzie karą za przekroczenie prawa zakonu mojżeszowego. To była poważna pozycja, w której przez ich własne deklaracje zostali oni wprowadzeni. Oni zobowiązali się przestrzegać całości prawa zakonu mojżeszowego pod karą śmierci za najmniejsze przekroczenie tego prawa. Zawarte obecnie przymierze wyjaśniło podstawy przyszłej relacji Jehowy z Izraelem, a jego uroczysta ratyfikacja została opisana w rozdziale 24 Księgi Wyjścia. W ramach przygotowania do tego wezwano Mojżesza, Aarona, Nadaba i Abichu oraz 70 starszych Izraela, aby przyszli do Pana, werset pierwszy. Ale nie wszyscy mogli się zbliżyć. Czcijcie z daleka i tylko Mojżesz zbliży się do Pana, ale pozostali nie zbliżą się,
ani lud nie pójdzie z nim. Werset drugi. Pozycja pośrednika jest wyraźnie zaznaczona. Najwyższy zaszczyt i przywilej nadany Mojżeszowi przez Pana w jego łasce. Mojżesz nie był lepszy od innych i nie zasługiwał bardziej na dostęp do Boga niż jego towarzysze. To tylko łaska obdarzyła go tym szczególnym miejscem. Wszystko to ma znaczenie w tej dyspensacji. Stanowi doskonały kontrast w porównaniu ze stanowiskiem wierzących po śmierci Chrystusa. Stanowi doskonały kontrast w porównaniu ze stanowiskiem wierzących po śmierci Chrystusa, którzy mają bezpośredni przystęp do Boga, w Chrystusie Jezusie. Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa już nie jest powiedziane czcijcie z daleka, ale zbliżmy się, Hebrajczyków 10 rozdział 22 werset. Krew Chrystusa ma taką skuteczność, że oczyszcza wierzącego z wszelkiego grzechu, aby nie miał już więcej żadnej świadomości grzechu. Wierzący taki jest udoskonalony raz na zawsze dzięki jednej doskonałej ofierze doskonałego Chrystusa. I dlatego zasłona w świątyni została rozdarta w momencie ukrzyżowania Pana Jezusa Chrystusa na świadectwo tego faktu, że Bóg został uwielbiony w śmierci Chrystusa. Wierzący w Chrystusa ma od tamtej pory doskonały i niczym nieskrępowany stały dostęp do Najświętszego Świętych. Tam może czcić Boga w duchu i prawdzie. Tam może radować się w Bogu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego otrzymaliśmy pojednanie. Rzymian 5 rozdział 11 werset. Każdy prawdziwy wierzący w Jezusa nie ma żadnej najmniejszej plamki przed wszechwiedzącym okiem świętego Boga i może stać w świętej śmiałości przed tronem boskiej świętości. Cóż za kontrast między prawem a łaską. Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. Hebrajczyków 10 rozdział 1 werset. Ale w łasce, dzięki jedynej doskonałej ofierze doskonałego Chrystusa, nasze grzechy i niegodziwości nie są już więcej pamiętane ani wspominane i żaden wierzący nie ma już żadnej świadomości grzechów na zawsze. Hebrajczyków 10 rozdział 17 werset. Mamy przez Chrystusa dostęp przez jednego ducha do Ojca. Efezjan 2 rozdział 18 werset. W pewnym sensie więc Mojżesz w stanowisku, które posiadał, był typem chrześcijańskiego wierzącego. Była jednak w tym typie zawarta także ogromna różnica. Zbliżył się do Jehowy. My natomiast mamy dostęp do Ojca. My wielbimy Boga. Wielbimy Boga we wszystkim, w czym jest teraz w pełni objawiony i objawiony jako nasz Bóg i Ojciec poprzez Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest wielka różnica. Występowanie imion Nadab i Abihu nie może nie przyciągnąć uwagi. Obaj byli synami Aarona i wraz z Ojcem zostali wybrani do tego szczególnego przywileju. Ale ani światło, ani przywilej nie mogą zapewnić zbawienia niewierzącemu, niezbawionemu potępieńcowi. Również też w przypadku wierzących, zbawionych ludzi nie gwarantują, że będą ci wierzący zbawieni szli świętą, posłuszną drogą. Obaj, Nadab i Abihu, później spotkali się ze strasznym końcem. Ofiarowali ogień przed Panem, którego im nie rozkazał. I wyszedł ogień od Pana i pochłonął ich i umarli przed Panem. 4 Mojżesza, 10 rozdział, 1-2 werset.
Po tej scenie w naszym 24 rozdziale Księgi Wyjścia Nadab i Abihu zostali obaj poświęceni kapłaństwu. Później upadli podczas sprawowania tego urzędu, a raczej z powodu swojego nieposłuszeństwa upadli pod osądem Boga. Niech ostrzeżenie zanurzy się głęboko w naszych sercach, że urząd i specjalne przywileje są tak samo bezsilne, aby ocalić, a także lekcja, że Bóg nie może przyjąć niczego w naszym uwielbieniu, co nie jest oddane Jemu w pełnym posłuszeństwie i zależności od głosu Pana. Ofiara musi być złożona według Bożych wskazań, bez ludzkich modyfikacji, a serce musi być podporządkowane Jego woli. Następnie Mojżesz wstąpił do ludu i powiedział im wszystkie słowa Pana i wszystkie sądy, i cały lud odpowiedział jednym głosem i rzekł: wszystkie słowa, które Pan powiedział, my będziemy czynić. Druga Mojżesza, 24 rozdział, 3 werset. Pomimo przerażenia ich serc na znak obecności Pana i majestatu na Synaju, pozostawali oni w całkowitej niewiedzy o własnej bezsilności, aby spełnić Jego święte roszczenia. Głupcy, można by przypuszczać, że ich oczy były otwarte. Ale wprawdzie powtarzamy, że byli nieświadomi siebie i Boga. Dlatego po raz kolejny wyrażają się jako chętni do złożenia obietnicy posłuszeństwa jako warunku błogosławieństwa. Bóg przemówił, a oni zgodzili się, a teraz porozumienie musi zostać potwierdzone i ratyfikowane. Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 stel stosownie do liczby 12 pokoleń Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z ścielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi i oświadczyli: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie tych wszystkich słów. Druga Mojżesza, 24 rozdział, od 4 do 8 wersetu. Jest tylko jeden ołtarz. I w nim jest 12 filarów. Jeden ołtarz, ponieważ to było dla Boga. 12 filarów, ponieważ wszystkie 12 plemion musi być reprezentowanych w ofiarach, które mają być złożone. Kapłaństwo jeszcze nie zostało wyznaczone. Młodzieńcy wykonywali kapłańską służbę tego dnia. Byli to prawdopodobnie pierworodni, których Pan, jak widzieliśmy w rozdziale 13, domagał się specjalnie dla siebie. Później rzeczywiście plemię Lewiego zostało wybrane na ich miejsce i wyznaczone do służby dla Pana. Tak jest powiedziane: i przywiedziesz Lewitów
przed namiot zgromadzenia, a wezwiesz całe zgromadzenie synów izraelskich i postawisz lewitów przed Panem i włożą synowie izraelscy ręce swe na lewitów. I ofiarować będzie Aaron lewitów na ofiarę przed Panem od synów izraelskich, aby sprawowali posługi pańskie. Trzecia Mojżeszowa, 8 rozdział, 10 do 11 wersetu oraz czwarta Mojżesza, 3 rozdział, 40 do 41 wersetu. Do czasu zastąpienia lewitami pierworodnych młodzi ludzie zajmowali miejsce służby w związku z ołtarzem. Będą tylko, co należy zauważyć, składać ofiary całopalne i pokojowe z podanego im wcześniej powodu, że dopóki prawo nie podniosło formalnie kwestii grzechu, ofiary za grzech nie mają miejsca. Ofiary były dla Boga, choć zarówno ofiary, jak i kapłan mieli swój udział w ofiarach pokoju, we wspólnocie z Bogiem. Trzecia Mojżeszowa, 3 rozdział. Ale szczególne znaczenie obrzędów tego dnia można znaleźć w kropieniu krwi. Połową pokropiono ołtarz. A czytając Księgę Przymierza w obecności całego ludu, znowu powiedzieli, wszystko co powiedział Pan, czynimy i będziemy posłuszni. Na to Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud i rzekł. Oto krew przymierza, które Pan uczynił z wami, odnośnie tych słów. Na to Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud i rzekł, oto krew przymierza, które Pan uczynił z wami odnośnie tych słów. Druga Mojżeszowa, 24 rozdział, 7 do 8 wersetu. Przed wyjaśnieniem znaczenia tego uroczystego aktu można zacytować fragment z Hebrajczyków odnoszący się do niego, podający pełniejsze szczegóły. Gdy bowiem Mojżesz wypowiedział wszystkie przykazania wszystkim ludziom zgodnie z prawem, wziął krew, cielą i kus, wodę i szkarłatną wełnę i chyzop i pokropił zarówno księgę, jak i cały lud, mówiąc, to jest krew testamentu, przymierza, które Bóg wam nakazał. Hebrajczyków 9, rozdział 19 do 20 wersetu. Mateusza 26, rozdział 28 werset. Marka 14, rozdział 24 werset. Hebrajczyków 9, rozdział od 19 do 21 wersetu. Hebrajczyków 10, rozdział 29 werset. Tutaj znajduje się interesujący szczegół niepodany w Księdze Mojżesza, że księga została pokropiona, podobnie jak ludzie. Były więc trzy pokropienia: na ołtarz, na księgę i na ludzi. Pierwsze pytanie musi dotyczyć znaczenia krwi. Nie może to być odkupienie, ponieważ lud i księga są równomiernie pokropione wraz z ołtarzem. Z tego samego powodu nie może to być oczyszczenie. Życie jest we krwi. Trzecia Mojżeszowa, 17 rozdział, 11 werset. A zatem krew, przelanie jej, będzie pokazywać śmierć. A śmierć, gdy jest połączona z ofiarą, jest karą za grzech.
Dlatego też pokropienie krwią oznacza śmierć jako karne potwierdzenie prawa. Ludzie Izraela obiecali posłuszeństwo, a następnie oni, podobnie jak księga, zostali pokropieni, aby nauczać, że śmierć powinna być karą za grzech. Takie było poważne stanowisko, na które zostali wprowadzeni za ich własną zgodą. Zobowiązali się do posłuszeństwa pod karą śmierci. Cóż zatem apostoł mógłby powiedzieć innego niż to? Albowiem ile ich jest z uczynków zakonu pod przekleństwem są. Galacjan 3 rozdział 10 werset. Zasadniczo jest tak samo teraz ze wszystkimi, którzy uznają zakonny grunt prawa Mojżeszowego za ich drogę życia. Wszystkimi, którzy ufają własnym uczynkom jako koniecznym do uzyskania błogosławieństwa. Nie wiedzą o tym, ale tym samym naprawdę wiążą na swoich barkach przekleństwo prawa. Podobnie jak Izraelici w tej scenie z 2 Mojżeszowej 24. I akceptują warunek śmierci jako karę za jakiekolwiek najdrobniejsze nieposłuszeństwo. Dlatego ludzie zostali pokropieni krwią po obiecaniu posłuszeństwa. Może nam to pomóc w porównywaniu wyrażeń zawartych w liście Piotra, które niewątpliwie odnoszą się częściowo do tej sprawy. Pisząc do nieznajomych, rozproszonych po całym Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bytynii, to znaczy do chrześcijan wywodzących się przed ich nawróceniem z żydostwa, rozproszonych w tych regionach, opisuje się ich jako wybranych zgodnie z wiedzą Boga Ojca poprzez uświęcenie ducha do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa. 1 Piotra, 1 rozdział, 2 werset. Ten porządek jest bardzo znaczący. Choć napotyka trudności z powodu pominięcia aluzji do narodu żydowskiego. Jako naród zostali wybrani przez suwerenne wezwanie Boga. Uświęceni byli rytuałami odnoszącymi się do ich fizycznych ciał, oddzieleni od reszty nieżydowskich narodów, Efezjan 2 rozdział 14 werset, i oddzieleni dla Boga, 2 Mojżeszowa, 19 rozdział, 10 werset. Uświęceni, co więcej, do posłuszeństwa. Była to rzecz zaproponowana i, jak widzieliśmy, zaakceptowana przez lud, a następnie zostali pokropieni krwią. Przymierze Boże z nimi zostało zapieczętowane uroczystym zatwierdzeniem kary śmierci za jakiekolwiek najdrobniejsze odstępstwo lub nieposłuszeństwo. Określenia zatem dokładnie odpowiadają sobie wzajemnie. Ale jak wielka także jest między nimi różnica w ich znaczeniu. Wierzący są wybrani zgodnie z uprzednim wyborem i przedwiecznym poznaniem Boga Ojca, który nas przeznaczył ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego według upodobania woli swojej. Efezjan 1 rozdział 5 werset. Dlatego nie byli chrześcijanie w odróżnieniu od Izraela przedmiotem po prostu ziemskiego wybrania i ziemskiego błogosławieństwa, ale przedmiotem wiecznego wyboru w celu czerpania radości z bliskiej relacji dzieci w miejscu doskonałej bliskości przyjętych w umiłowanym.
Chrześcijanie zostali uświęceni nie przez zewnętrzne i cielesne rytuały i obrzędy, ale przez działanie Ducha Bożego w nowym narodzeniu, na mocy których są absolutnie oddzieleni dla Boga, już nie są ze świata, tak jak Chrystus nie jest ze świata, i zostali uświęceni na podstawie posłuszeństwa Jezusa Chrystusa. Oba te terminy, posłuszeństwo i pokropienie, należą bez wątpienia do Jezusa Chrystusa. To jest posłuszeństwo Jezusa Chrystusa, a także krew Jezusa Chrystusa. To znaczy, aby byli posłuszni tak, jak Chrystus był zawsze we wszystkim posłuszny. Jego kroczenie przez ten świat i jego postępowanie są normalną zasadą, standardem dla każdego chrześcijanina, to znaczy każdego wierzącego czasu łaski. 1 Jana, 2 rozdział, 6 werset. Ponadto zostali uświęceni nie przez rozlanie krwi, które świadczyło o śmierci za każdy grzech, ale przez przelanie krwi, która mówi o odkupieniu, przebłaganiu i o doskonałym oczyszczeniu każdej duszy, która znajduje się pod jej wartościowym wpływem. Piotr wyciąga zatem doskonałe przeciwieństwo, a przeciwieństwo to jest między prawem a łaską. Albowiem łaską przez Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się. 1 rozdział Ewangelii Jana, 17 werset. Stare przymierze potwierdzało Mojżesz, a Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 starszych Izraela wstąpili i ujrzeli Boga Izraela, a pod nogami Jego było coś podobnego jakby dzieło z kamienia szafirowego. I jako ciało niebiańskie w jego jaśniejącej światłości niedostępne. Ale na arystokratów Izraela nie podniósł swej ręki. Oni też widzieli Boga, jedli i pili. Druga Mojżesza, 24 rozdział, 9 do 11 wersetu. Jedynie Mojżeszowi pozwolono zbliżyć się przed zawarciem przymierza. Ale teraz przedstawicielom ludu udzielono tej szczególnej łaski i zbliżają się bezpiecznie. Dwie rzeczy są w tej scenie zaznaczone. Oni widzieli Boga Izraela. Bóg ukazał się im w majestacie świętości. Utwardzone dzieło szafirowego kamienia, porównaj Ezechiela 1 rozdział 26 werset, Ezechiela 10 rozdział 1 werset. I dodatkowy opis, jakby to było ciało niebieskie w swojej jaśniejącej światłości niedostępnej. Mówią o niebiańskim blasku i czystości. Bóg objawił się tym wybranym świadkom zgodnie z charakterem ekonomii, która została już ustanowiona. Ponadto jedli i pili na mocy krwi. Zostali dopuszczeni do tego szczególnego przywileju, ponieważ przywilej polegał na tym, aby zobaczyć Boga Izraela i nawiązać z Nim relację. Chociaż sam charakter objawienia
o którym mówił objawiony, mówi raczej o odległości i oddzieleniu niż o bliskości. Wciąż jako ludzie w ciele jedli i pili w obecności Boga i jak zauważył ktoś inny, kontynuowali swoje ziemskie życie. Oni widzieli Boga i nie umarli, ponieważ przymierze zostało dopiero zapoczątkowane, a upadek jeszcze nie wkroczył. Bóg mógł zatem na tej podstawie zezwolić na ich dostęp do Niego jako Boga Izraela. Mojżesz jest ponownie oddzielony od Aarona, Nadaba i Abihu i starszy wraca na swoje miejsce pośrednika, aby otrzymać kamienne tablice i tym podobne, które napisał Bóg. Ożywione wyrocznie, tak jak opisuje je Szczepan, Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 38 werset. W tym celu Mojżesz zostaje powołany do Pana na górze. Druga Mojżeszowa 24:12. Zostawiając starszych i wyznaczając Aarona i Hura na czele, idzie w górę i przez 40 dni i przez 40 nocy był sam na sam z Bogiem. W tym czasie chwała Pańska ukazała się, a 91 przebywało na górze Synaj i widok chwały Pańskiej był jak porażający ogień na szczycie góry w oczach dzieci Izraela. Druga Mojżeszowa, 24 rozdział, 15 do 18 wersetu. Nie była to chwała Jego łaski, ale chwała Jego świętości. Jak widać w symbolu porażającego ognia, chwała Pana w Jego związku z Izraelem na podstawie prawa, co widzimy w drugim liście do Koryntian, 3 werset, taka chwała, że żaden grzesznik nie odważyłby się zbliżyć, ponieważ świętości i grzechu nie można połączyć, ale teraz dzięki łasce Boga na podstawie dokonanego doskonałego pojednania wierzący chrześcijanie mogą nie tylko zbliżyć się i być w domu Ojca, w chwale niebiańskiej, ale również z odsłoniętą twarzą patrzącą na chwałę Pana, przemieniającą się w ten sam obraz, z chwały chwałę przez Ducha Pańskiego. 2 Koryntian 3 rozdział 18 werset. Podchodzimy odważnie i z zachwytem spoglądamy na chwałę, ponieważ każdy promień, który widzimy w obliczu uwielbionego Chrystusa, jest dowodem na to, że nasze grzechy zostały usunięte, a odkupienie się dokonało. Krew Nowego Przymierza mówi nam, że pośrednik zapłacił cenę. Jego krew została przelana. Przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach. Rozdział 10 zapowiada także nowe przymierze, tym razem pod hasłem przymierze, które ja ustanowię dla nich po tych dniach. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Hebrajczyków 10 rozdział, 16 i 17 werset. Wyrażenie użyte tutaj dla nowego przymierza pokazuje, że jest to przyszłe przymierze oraz inicjatywa i działanie są po stronie Boga. Wskazują na to słowa przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach. Kiedy Jeremiasz wypowiedział te słowa, przymierze było jeszcze w odległej przyszłości. W czasach, gdy były cytowane w liście do Hebrajczyków, była to wciąż jeszcze przyszłość. Ale do tego czasu położono fundament pod to nowe przymierze, a mianowicie ofiarę Chrystusa. I o to tutaj chodzi. Błogosławieństwo przebaczenia mogło być udzielone tylko dlatego,
że nastąpiła doskonała ofiara. Przebaczenie wynika z doskonałej ofiary. Na tym etapie listu do Hebrajczyków pisarz stara się uwypuklić wartość ofiary Chrystusa. Najpierw stwierdza, że przez jedną ofiarę Chrystus na zawsze udoskonalił uświęconych, werset 14. Następnie pokazuje, że pojęcie doskonałej ofiary było niezbędne do przyszłego wypełnienia obietnicy nowego przymierza z domem Izraela i z domem Judy, ogłoszonej w Jeremiasza 31:31-34. Dając te pisma, Duch Święty również daje nam o tym świadectwo, werset 15. Jak to możliwe? Boża odpowiedź jest jasna. Gdzie jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Hebrajczyków 10 rozdział 18 werset. Tam, gdzie jest prawdziwe przebaczenie, ofiary muszą przeminąć. Odkupienie musi zostać dokonane. Dlatego jest to argument, że skoro przyszłe nowe przymierze z domem Izraela i domem Judy zapewnia Żydom pełne wybaczenie, musi przed tym być doskonała ofiara. Dlatego nie byłoby sensu przynoszenia większej liczby ofiar za grzech. Co więcej, byłoby to lekceważenie doskonałej ofiary, która już miała miejsce. Dlatego ofiary za grzech musiały zostać zaniechane i przeminąć. A co za tym idzie? Stare przymierze nie będzie mogło dłużej być w mocy, gdy nastanie nowe przymierze. Zachęta. To toruje drogę do podsumowania i nawoływania do następnego wersetu. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świętego świętych, wejdźmy ze szczerym sercem w pełni wiary. Hebrajczyków 10 rozdział od 19 do 22 wersetu. Obietnica przebaczenia w ramach nowego przymierza dla Izraela i Judy mówi nam, że dzieło Chrystusa jest doskonałe, a to pozwala zbliżać się do Boga w uwielbieniu bez lęku. Ale znajdziemy również poważne ostrzeżenie w związku z tym samym przymierzem. Patrz poniżej, werset 29. Przymierze, na mocy którego został uświęcony. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Hebrajczyków 10 rozdział 29 werset. Po rozważeniu wartości ofiarnej śmierci Chrystusa pisarz ogłasza uroczyste ostrzeżenie. Jeśli ktoś wie o krwi Chrystusa, która ma tak wielką wartość, że Bóg może na niej znaleźć wszystkie błogosławieństwa nowego przymierza w łasce, i gardzi nią lub uważa ją za powszechną lub nic specjalnego, to znaczy, że jeśli ktoś odwraca się od Chrystusa jako drogi zbawienia, to dla takiej osoby pozostanie tylko sprawiedliwy sąd i ogień, który na wieki wieków będzie ogarniał przeciwników. Kiedy mówi się, że taka osoba została uświęcona krwią przymierza, musimy pamiętać o prawdziwym znaczeniu terminu uświęcony, czyli oddzielony, oraz o tym, że list został skierowany do Hebrajczyków. Izraelici jako członkowie ziemskiego ludu Bożego zostali oddzieleni od innych narodów. Uświęcenie, oddzielenie też wynika z tego rozróżnienia od innych nieżydowskich narodów, że jedynie z domem Izraela i z domem Judy Bóg zawsze nowe przymierze. Przymierze będzie zawarte z domem Izraela i z domem Judy.
Przywilej ten miał charakter widoczny zewnętrznie i był związany z fizycznym narodzeniem się jako Izraelity i nie ma nic wspólnego z posiadaniem lub nieposiadaniem zbawczej wiary przez uświęconego. Ale ten widoczny zewnętrznie przywilej uświęcenia, oddzielenia od innych narodów sprawił, że grzech pogardzania krwią Jezusa był o wiele bardziej doniosły w skutkach. Nowe przymierze, nowe w sensie neos. Kiedy nowe przymierze jest ponownie wspomniane w rozdziale 12, nie mówi, że mamy dojść do nowego przymierza, ale że mamy przyjść do Jezusa, pośrednika nowego przymierza. 12 rozdział, 24 werset. Ponownie mamy wskazane na samego Chrystusa osobiście. Tutaj nie jest użyte słowo greckie kainos, ale neos. Nowy w sensie niedawny, młody, świeży. Tu nie chodzi o kontrast ze starością starego przymierza, ale o fakt, że przyszłe nowe przymierze, jakie Bóg zawrze z Izraelem i Judą, pozostanie zawsze nowe i nigdy nie straci swojej świeżości charakterystycznej dla nowych rzeczy. Nie będzie ulegało starzeniu. Wieczne przymierze. Teraz dochodzimy do ostatecznego odniesienia się do przymierza w tym liście. Teraz dochodzimy do ostatecznego odniesienia do tego przymierza w tym liście. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Hebrajczyków 13 rozdział od 20 do 21 wersetu. Pierwsze przymierze zostało rzeczywiście złamane, zanim tablice przymierza zostały przekazane przez jego pośrednika. Nowe przymierze będzie ustanowione jako trwałe i wieczne, oparte na niewzruszonym fundamencie. Pozostanie tak długo, jak długo będzie istniała ziemia. Wieczny jest często używany w tym znaczeniu w Starym Testamencie. Jest to zgodnie z tym, co mówi Jeremiasz w związku z nowym przymierzem. Jeremiasza 31 rozdział 35 do 36 wersetu. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów i jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną przez wszystkie dni. A główne błogosławieństwo Nowego Przymierza przetrwa nawet po tysiącleciu, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Hebrajczyków 8 rozdział 12 werset. Równolegle w czasie teraźniejszym wyraża się pragnienie: Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre. Oto kolejne wezwanie skierowane do chrześcijan. Jesteśmy zachęcani do wypełniania woli Bożej, do życia w posłuszeństwie przewyższającym sprawiedliwość nowego przymierza, serca miłującego Chrystusa. Streszczenie, albo lepiej podsumowanie.
Widzieliśmy, że 7 różnych wyrażeń jest używanych w liście do Hebrajczyków na określenie przyszłego nowego przymierza, jakie Bóg zawrze z domem Izraela i z domem Judy. Każde z nich przekazuje nieco inny aspekt lub odcień znaczenia. Po pierwsze, lepsze przymierze. Widzimy to w Hebrajczyków 7 rozdział 22 werset, 8 rozdział 6 werset. Lepsze od starego przymierza co do jakości i błogosławieństw. Po drugie, nowe, od greckiego kainos, przymierze. Hebrajczyków 8 rozdział 8 werset, 9 rozdział 15 werset. Nowe w znaczeniu, że jest o innym charakterze niż wcześniejsze. Po trzecie, przymierze, które zawrę po tych dniach. Hebrajczyków 8 rozdział 10 werset i 10 rozdział 16 werset. Przyszłe przymierze, które może być ustanowione dopiero po tych dniach, czyli po skończonych 70 tygodniach lat Daniela, opisanych w 9 rozdziale Księgi Daniela. Po czwarte, przymierze, które uświęca. Widzimy to w Hebrajczyków, 10 rozdział, 29 werset. Przymierze, które uświęca, odróżnia Izraelitów i Żydów jako tych, którzy zajmują odmienną pozycję od nieżydowskich narodów, co pociąga za sobą znacznie wyższą odpowiedzialność Izraelitów i Żydów. Po piąte, nowe, od greckiego słowa neos, przymierze. Hebrajczyków, 12 rozdział, 24 werset. Nowe w znaczeniu świeże, nigdy nie starzejące się, ani nigdy nie tracące na jakości. Po szóste, wieczne przymierze, czyli to, co widzimy w Hebrajczyków, 13 rozdział, 20 werset. Czas trwania przymierza do czasu, jak będzie trwać ziemia. Przymierza, którego nie da się złamać ani naruszyć. Po siódme, drugie przymierze. Hebrajczyków 8 rozdział, 7 werset. Nowe przymierze potwierdza upadek pierwszego przymierza. Oprócz tych 7 wyrażeń, nowe przymierze jest porównywane z testamentem, który wchodzi w życie dopiero po śmierci. Hebrajczyków 9 rozdział, 16 werset. Nie policzyliśmy tego jako osobnego oznaczenia, ponieważ jest to raczej porównanie niż oznaczenie i to samo słowo w języku greckim, ale zapewnia ósmy aspekt nowego przymierza. Opiera się na śmierci Chrystusa i tylko na tej podstawie można cieszyć się Jego błogosławieństwem.